Przed nami pierwsze takie wystąpienie. Jego autorką będzie pani dr Małgorzata Majewska, która na co dzień pracuje w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Interesuje się wszystkim, co jest związane z językiem i mediami. Na co dzień bada i znajduje odpowiedzi na to, jak bronić się przed manipulacją i jak za pomocą słów skutecznie, proszę państwa, można docierać do drugiego człowieka. Pasjonuje ją reportaż i to w teorii i w praktyce. Kto chciałby, proszę państwa, pióra pani dr Majewskiej dotknąć w praktyce, to może zajrzeć na jej media społecznościowe, gdzie można czytać wszelakie felietony, między innymi, których bohaterem jest pies Kefir. Pani doktor jest miłośniczką psów. Znamy się, stąd te opowieści, więc potwierdzam państwu po wielu, wielu fantastycznych i przeciekawych rozmowach z panią doktor, że przed nami czas przeciekawy. Proszę słuchać i korzystać. A pani doktor, powiem tylko tyle, że jeśli ma pani ochotę, to można mówić troszkę dłużej niż to planowaliśmy. Wielkie brawa pani doktor Małgorzata Majewska. Mogę sobie to wyciągnąć, tak? Dobrze. Szanowni państwo, ja chyba wolę jakoś zmniejszyć dystans. Ja rzeczywiście zajmuję się językiem od ponad 20 lat i no właśnie, zaczniemy od tego, czy jestem językoznawczą, czy językoznawczynią, bo te feminatywy to jest jeden z problemów, o których będę mówiła. Ale zacznę od takiej refleksji, która przyszła do mnie w wakacje. Mianowicie zajmuję się już tyle lat językiem. Pisałam doktorat badając ludzi w terapiach. Patrzyłam, jak ludzie się komunikują w małżeństwach, w związkach, ale raczej jak się nie komunikują. I przyszła do mnie taka refleksja, zanim jeszcze dostałam od państwa zaproszenie, że tyle lat zajmuję się językiem i ciągle dostaję pytanie, jak jest poprawnie. Bardzo rzadko dostaję pytanie, jak mówić, żeby dotrzeć. Jak mówić, żeby komunikować swoje potrzeby, jak mówić, żeby też realizować to, o co nam chodzi. Więc kiedy dostałam od państwa zaproszenie i dzisiaj mam takie poczucie uczestnictwa w czymś bardzo, bardzo ważnym, to pomyślałam sobie, że ten postulat, żeby było prosto i kropka, trochę państwu skomplikuje, ale po to, żeby było prościej. To znaczy okazuje się, że pan dyrektor mówił o zaufaniu do instytucji publicznych, mówimy tutaj o prostym języku, ale z tą prostotą jest ogromny problem, szczególnie dla urzędów. Dlatego, że zbyt prosty język zmniejsza dystans w ten sposób, że urząd traci powagę. A równocześnie zbyt duży dystans sprawia, że człowiek się po prostu boi urzędu i traktuje go jako wroga. Więc ja dzisiaj trochę państwu opowiem o tym, jak z punktu widzenia i języka, i psychologii to wygląda. I też na przykładzie konkretnego pisma, które dostałam ja jako rodzic dorastającej córki a propos świadczenia. Urząd mnie wystraszył. Mimo, że zajmuję się językiem, to ten pierwszy moment, ta pierwsza lektura, no właśnie, wiązała się ze strachem. To może zacznijmy od tego, że sobie tutaj pozwolę. Okajcie. Dobrze. Bo ja jeszcze nie wiem, gdzie to tam, tak? Dobrze. Więc oczywiście z jednej strony, to rozumiem, co dzisiaj państwo podpisujecie, jest takim postulatem, żeby mówić tak, aby dotrzeć do naszych odbiorców, ale również, aby zrobić dobre wrażenie. To znaczy, aby urząd, aby ministerstwo, aby działania służby publicznej raczej budziły pozytywne konotacje i budziły zaufanie. To znaczy, żeby budziły w nas poczucie, że urząd stoi za nami, prawda? Że prawo stoi za nami, że możemy się tam zwrócić po coś, żeby załatwić swoją sprawę. Równocześnie tutaj większość z państwa mówiła o potrzebie bycia zrozumiałym i od tego zaraz zacznę. No i oczywiście chodzi o to, żeby tą sprawę jak najszybciej załatwić. I to są bardzo piękne postulaty, natomiast one w praktyce, polszczyzna, no właśnie trochę nam stawia kłody pod nogi. I zacznijmy od tego, że język z takiego psychologicznego punktu widzenia pokazuje sposób widzenia świata przez mówiącego i swoją w tym języku rolę. To znaczy słowa budują pewien obraz, pewną scenę zdarzeń, na której jesteśmy my, na której są osoby, które umieścimy na scenie i równocześnie pokazują, w jakiej relacji jesteśmy. W związku z tym, jeżeli ja... Gdzie mam, przepraszam, pani Łukaszu? Tam czy tu? A, dobra.
Jeżeli ja dostaję informację, nie urzędową, ale jednak formalną, jedziemy do ciebie, to zobaczcie państwo, co się dzieje. Jest scena zdarzeń, ale ktoś nagle z konwencji pan, pani mówi do mnie na ty. Prawda? I mówi, zaraz tą paczkę ci dostarczymy. No i teraz skupmy się trochę na tym przykładzie, zanim dojdziemy do pisma urzędowego, ponieważ na nim będę chciała państwa trochę przekonać do pewnego myślenia o języku, ale jak okazuje się, żeby ten język jednak był bardziej czytelny, to wzmocnię cię, czy posłużę się nie językiem. To jest kawałek naszego mózgu. Ja wzięłam tylko ten kawałek, który nam jest potrzebny dzisiaj do wykładu, ale jak państwo macie ochotę zobaczyć pozostałą ilość elementów naszego mózgu, to posiadam je w torebce. I teraz zobaczcie państwo, to jest przód, to jest kora przedczołowa i w tej korze zachodzą różne procesy. Widzę, że pani chciała zrobić zdjęcie mózgu, proszę. Zachodzą różne procesy związane z racjonalizacją, prawda? Czyli zachodzi ten moment, kiedy my czytając pismo, dostając informacje, czy też no, patrząc na różnego typu przekazy językowe, racjonalnie patrzymy, co tam się wydarza. I gdyby na tym kończyła się komunikacja, to każda dobra rada sensowna, którą dajemy naszym bliskim, zostałaby przyjęta. Dziękuję, mamo, że mi poradziłaś, żebym nie paliła papierosów. Tak? To znaczy, gdyby ta racjonalność wystarczyła, to właściwie większość sytuacji konfliktowych po prostu by nie zaistniała. Dlatego, że oprócz tego, co się dzieje w korze, tutaj w tym płacie przedczołowym, tam w środku naszego mózgu tutaj jest ciało migdałowate, które jest jakby takim centrum naszych emocji. I teraz tutaj zaczyna się cały problem i tutaj jest ten styk emocji i języka. Dlatego, że w ciele migdałowatym zachodzą rzeczy przedwerbalne, przedsłowne. Zachodzą w nas, znaczy dochodzą do głosu emocje. Emocja to jest nasza naturalna, przedwerbalna, automatyczna, nieświadoma reakcja na sytuację. W momencie, kiedy widzimy długie pismo, to nie wiem jak państwa, moje ciało migdałowate mówi uciekam, prawda? Boję się, czuwam strach. I teraz jak rozumiem głębiej postulat dzisiejszego spotkania, on jest taki. Mówmy tak, żeby nasz odbiorca czuł się bliżej, żeby nasz odbiorca chciał, czy zaangażował się w relację z nami i czuł, że tą relację, że ta relacja mu służy. Rozumiem, że to, co się teraz wydarza w języku, a mam przykład, po który zasięgnęłam z wystąpienia mojego znakomitego kolegi z Uniwersytetu Wrocławskiego, który tutaj w ramach tego projektu kilka lat temu mówił o profesorze Tomaszu Piekocie. Tomek posłużył się takim przykładem z pism urzędowych. Kupić, dokonać kupna, nabyć drogą kupna, dokonać nabycia na drodze kupna, dokonać nabycia na drodze transakcji kupna-sprzedaży, dokonać nabycia na drodze przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży. Zobaczcie państwo, istota ta sama. Natomiast co się dzieje w języku? Dłużej. Prawda? I teraz to, że dłużej, to, że tam jest więcej słów, jest odzwierciedleniem naszej relacji z drugim człowiekiem. To się w nauce ładnie nazywa zasadą ikoniczności. Czyli długość konstrukcji językowej odzwierciedla naszą rzeczywistą relację z kimś. Czyli ja, jeżeli ja do kogoś mówię, kup mi kawę, to jesteśmy blisko. Jeżeli ja bym dopowiedziała do kolegi Wojtka, z którym znamy się wiele lat, Wojtku, czy mógłbyś dokonać nabycia na drodze przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży sojowego latte, to zobaczcie państwo, oczywiście tutaj, ponieważ znacie państwo kontekst, uruchamia nam się ironia, ale natychmiast na czym polega ta ironia? Że wiedząc państwo, że znamy się prywatnie z panem Wojtkiem, równocześnie długość wypowiedzi jest odwrotnie proporcjonalna do naszej znajomości i stąd jest efekt ironii. No dobrze, ale to jest żart. Ale to są prawdziwe przykłady, prawda? I tutaj ten postulat, i tutaj jak rozumiem ideę tego projektu, idea jest taka, żeby łapać te koszmarki językowe i dążyć do tego, żeby relacja między nami i odbiorcą odzwierciedlała realną relację, prawda? Żeby było nie za daleko, ale też żeby nie było za blisko. Bo jak jest za blisko, to wtedy my mamy trochę związane ręce. Ja tu posłużę się może
wiecie państwo, osobistym przykładem, ale to jest błąd, z którego wyciągnęłam bardzo głęboki wniosek. Mianowicie ja jeszcze, kiedy pracowałam na polonistyce na Uniwersytecie Jagiellońskim, byłam młodą, że tak powiem, młodym pracownikiem czy pracowniczką, bo z tymi feminatywami sama mam kłopot, to prowadziłam prace magisterskie i ponieważ sama byłam niewiele starsza od studentów, których prowadziłam, więc przeszłam z nimi na ty. Wydawało mi się to zupełnie naturalne, to znaczy, że merytorycznie prowadziłam te prace, natomiast równocześnie przez małą różnicę wieku pomyślałam sobie, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy byli na ty. Do momentu, kiedy jedna z prac była tak zła, że musiałam postawić ocenę niedostateczną. I wtedy usłyszałam, Gocha, taka fajna się wydawałaś. I to był ostatni raz, kiedy ten dystans zmniejszyłam. Teraz już nie przechodzę, też z racji wieku, z moimi magistrantami czy w ogóle studentami, którzy u mnie piszą pracę na ty. Dlaczego? Dlatego, że ta konstrukcja pan-pani gwarantuje im poczucie bezpieczeństwa. Prawda? Ponieważ nie jest za blisko. Ja tam nie jestem ich koleżanką. Ja tam jestem osobą, która nie tylko prowadzi tą pracę, ale również, która, no mówiąc bardzo brutalnie, ma władzę symboliczną, żeby tej pracy nie przyjąć albo przyjąć, co skutkuje stopniem naukowym. Tak? I teraz mam takie poczucie, że jeżeli tutaj ten piękny postulat prosto i kropka, on jest piękny, ale w tle mam taki lęk, nie za prosto, no bo też chodzi o to, żeby urząd sobie nie związał rąk, po prostu. I tutaj jest taka moja troska, ona oczywiście jest bardziej nazywana nie po to, żeby blokować cokolwiek, tylko żeby pokazać, że sam mechanizm, sama sprawa nie jest taka prosta, bo jak pisze się do mnie, lecimy do ciebie, ewentualnie jak pisze do mnie T-Mobile, droga Małgorzatko, spóźniasz się z opłatą faktury, no ja nie jestem dla nich Małgorzatką, ja jestem klientką, która zapomniała zapłacić telefon, prawda? Przejdźmy do kolejnego przykładu. Tak, i teraz znowu zobaczmy. Małgorzata, przypominamy o spłacie, płatności możesz dokonać, prawda? Znowu zmniejszają ze mną dystans. Tak? A tu jest jeszcze bardzo jedna ciekawa sprawa. To też jest taka rzecz, gdybym miała ja opracowywać reguły prostego języka, to byłby temat, który zwróciłby moją szczególną uwagę. Mianowicie Rada Języka Polskiego mówi wołacz. Mówi, wołacz jest poprawny i powinno być Małgorzato. Tymczasem pragmatyka, czyli jak słuchamy sobie codziennej komunikacji, to zauważamy, my pragmatycy mowy, że wołacz budzi strach. No bo teraz pomyślcie państwo, moja córka ma na imię Helena. Helena obiad, Heleno obiad, nie? To drugie jest jakąś taką groźbą, tak? I nagle okazuje się, że to, co mówią reguły poprawności językowej, czyli że wołacz jest poprawny, no właśnie język mówi i tak, i nie. Tak jest poprawnie, ale znowu wołacz buduje większy dystans niż mianownik. Ten mianownik powoli wchodzi do języka polskiego i powoli ten język, ten wołacz wypiera. Natomiast te reguły poprawności językowej, które jest takim mozołem i cudownie, że Rada Języka Polskiego wprowadza w życie, ale równocześnie bardzo często zdarza się tak, że pragmatyka języka, czyli codzienna komunikacja, no pokazuje, że trochę inaczej ten język działa. No. Podobnie zobaczcie państwo, co się dzieje z tak zwanymi kodami zamkniętymi. Pewnie niektórzy z państwa mają dorastające dzieci w domu, nastolatków, którzy mówią językiem dla nas często niezrozumiałym. I teraz oni nie tylko posługują się rzeczownikami typu jesieniara, prawda, czy konstrukcjami OK Boomer albo XD, ale równocześnie mają takie konstrukcje gramatyczne, na przykład celowo zaburzają ortografię. I teraz te konstrukcje językowe, co one robią? One mówią, czy one pokazują, że ktoś należy do danej grupy językowej, a ktoś nie należy, prawda? To znaczy, jak zapytałam moją córkę, co oznacza określenie XD, powiedziała, powiem ci pod warunkiem, że mi obiecasz, że nigdy tego nie użyjesz, bo jesteś za stara po prostu, tak? I teraz to było brutalne, ale prawdziwe. I teraz ja sobie tak myślałam o temacie dzisiejszego wystąpienia, to pomyślałam, że tak naprawdę taki postulat, który ja jako osoba zajmująca się językiem bardzo mocno czuję, to taki postulat, aby właśnie sygnotariusze tej umowy, ludzie zajmujący się upraszczaniem języka wytworzyli zasady, ale patrząc też na tą psychologię języka, takie zasady, które z jednej strony utrzymają ten dystans, ale równocześnie uproszczą komunikację. I teraz
pokażę to Państwu, czy postaram się Państwa do tego przekonać na podstawie pisma, które dostałam. Przepraszam, aż... A, tutaj widzę, przepraszam. Szanowna Pani, Szanowny Panie, uprzejmie informujemy, że Pana, Pani wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, posłuchajcie Państwo, jak to brzmi, został przesłany do wybranego przez Panią Pana gminnego organu właściwego, wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub innej jednostki organizacyjnej gminy ze względu na miejsce Pani Pana zamieszkania, zgodnie z zapisami rozporządzenia z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie i tak dalej, tak? I teraz nie wiem jak Państwo, ja jak to przeczytałam, to moje ciało migdałowate, bo ciało migdałowate ma dwie strategie, albo ucieczka, albo atak. No, bezosobowość tego pisma sprawiła, że nie miałam kogo zaatakować, więc pierwsze było ucieczka. To znaczy nawet jak teraz Państwu czytałam, to moje ciało migdałowate powiedziało, nie czytaj dalej. Tak? Czyli co tutaj się wydarzyło? Tutaj, na przykładzie tego pisma, język zbudował tak ogromny dystans, że mimo, że to jest no, przy uważnym przeczytaniu, czyli przez kiedy ta moja racjonalna część mózgu to przeczyta, to ja zaczynam rozumieć, o co im chodzi. To znaczy oni mi mówią bardzo prosto, że przesłaliśmy twój wniosek, że jeżeli będzie wszystko w porządku, to nic nie musisz robić, a jak będzie nie w porządku, to przechodzimy na papierową formę komunikacji. To jest, tak w skrócie, tak ja przynajmniej zrozumiałam to pismo. Natomiast zobaczmy językowo, co tutaj się dzieje. Ja wybrałam ten przykład, bo tu mamy kilka bardzo ważnych spraw językowych. Pierwsza sprawa. Na początku wspominałam Państwu o takim założeniu językoznawstwa, że język jest konstruowany jak scena w teatrze, prawda? To znaczy, że my dobieramy słowa intuicyjnie, oczywiście nieświadomie, ale w ten sposób, żeby powstał konkretny obraz, powstała konkretna scena zdarzeń, która odzwierciedli to, co chcę przekazać, czyli tak mówiąc ładnie, moją intencję komunikacyjną. I teraz prosto oznacza mów do mnie sceną. Scena za sceną za sceną. No? To znaczy daj mi tyle informacji, teoria relewancji w języku mówi, daj mi tyle informacji, ile jest niezbędne, żebym zrozumiała czy zrozumiał istotę sprawy, ale równocześnie nie więcej niż. Tymczasem no, pytanie na przykład, czy wskazywanie gminnego organu właściwego i podkategorię w jednym zdaniu no, nie jest informacją w tym momencie po prostu nadmierną, zbędną. Nasz mózg działa w ten sposób, że za czytelne, za łatwe, przyswajalne uważa konstrukcje, które mają góra trzy sylaby. Uniwersytet Wrocławski, który zajmuje się upraszczaniem języka polskiego, zaproponował taką regułę trzech pach. To znaczy, że w momencie, kiedy czytamy pismo urzędowe, to profesor Piekot mówi to, żeby dało się iść i mówić. Szanowna Pani, uprzejmie informujemy, że... I tu jeszcze jest okej, natomiast tu już zaczyna się problem. I teraz ta scena powinna być czytelna, powinna być tak skonstruowana, żebym ja widziała, gdzie reflektor uwagi podświetla mi ważną informację i mówi, to jest dla ciebie istotne, a które elementy daje w tło, prawda? Z różnych powodów, a które w ogóle usuwa ze sceny. I teraz ja mam takie wrażenie, kiedy przygotowywałam się do spotkania z Państwem i czytałam wiele pism, a poza tym sama też nie tylko jestem teoretykiem, ale również prowadzę dwa duże projekty unijne. Mianowicie jestem współtwórcą czy współtwórczynią dwóch projektów unijnych, które mają za zadanie unowocześnić, zmodernizować sposób kształcenia personelu medycznego średniego stopnia w całej Unii Europejskiej. I właściwie te projekty już są na ukończeniu, tam wytworzyliśmy 5 modułów, ale pisząc te projekty byłam odpowiedzialna za 2 moduły, za teleporadę i za język z human, to się nazywa robot interaction, czyli za język z tymi, brakuje mi po polsku słowa, maszynami, robotami, które już w niektórych szpitalach w Polsce zaczynają pracować, zaraz ich będzie coraz więcej. I kiedy weszłam też w język dyrektyw unijnych, kiedy też sama musiałam wypełniać pisma, na podstawie których albo dostawaliśmy dotacje, albo nie dostawaliśmy, spotkałam się dokładnie z tym samym problemem, który jest w tym piśmie. Mianowicie było bardzo wiele informacji zbędnych z punktu widzenia komunikacji,
ale koniecznych z punktu widzenia prawa. Koniecznych z punktu widzenia zabezpieczenia informacji w taki sposób, żeby no, było wskazane, prawda, z którego roku jest rozporządzenie, które rozporządzenie, jak rozumiane są gminne ośrodki i tak dalej, i tak dalej. I teraz mam takie poczucie, że w tym napięciu między informacjami koniecznymi z racjonalnego punktu widzenia, a taką potrzebą komunikacji znowu jest bardzo duże napięcie. Oczywiście mój postulat jako użytkownika byłby taki, żeby tych informacji, które są potrzebne z punktu widzenia prawnego, mi jako odbiorcy nie dawać, ale równocześnie wyobrażam sobie sytuację, kiedy ktoś mówi, ale ja nie wiedziałem. Ta? Kiedy ktoś mówi, no dobrze, ale to nie było napisane w piśmie. A? Więc tutaj ja rozumiem też taki postulat ze strony urzędów trochę asekuracji, prawda? Że w momencie, kiedy jest sytuacja kryzysowa, no to zasłaniamy się, że przecież jest podane. I teraz zobaczmy jeszcze, co tu się językowo dzieje. Adresatywne formy w polszczyźnie. Bardzo mocno od kilku lat postulowana jest postulowanie zużycie feminatywów. To jest proces, który się dzieje, zaczęła go pani ministra Mucha, to znaczy nie, ona jest wskazywana w niektórych opracowaniach, bo oczywiście było dużo innych sytuacji, w których kobiety mówiły, że bardzo proszą, żeby używać form feminatywnych, ale nie wiem, czy państwo pamiętacie, kilka lat temu w pewnej telewizji pani minister została zaproszona na wywiad i powiedziała, że ona owszem udzieli wywiadu pod warunkiem, że dziennikarz będzie używał do niej formy feminatywnej ministra. Tak? I teraz dziennikarz zaczął używać, natomiast możecie sobie państwo wyobrazić, co się działo w mediach i w mediach społecznościowych, ale też w mediach codziennych dnia następnego. Mianowicie, co zrobił system? System zaczął obśmiewać. Prawda? Powstała niezliczona liczba memów, powstała niezliczona liczba komentarzy, jak to zamiast zajmować się ważnymi sprawami sportu, pani Joanna Mucha wydziwia. Prawda? Tam były określenia wydziwia, zdziwia, wymyśla. Tak? Tak się dzieje ze zmianą językową. To znaczy zmiana językowa wygląda w ten sposób, że był do tej pory ustalony bardzo mocny system językowy, w którym formy rodzaju męskiego również obejmowały nas kobiety i w pewnym momencie społecznym pewna ilość wpływowych kobiet powiedziała, no nie, nie, my byśmy jednak bardzo prosiły, żeby używać wobec nas form, które wskazują również na naszą płeć. I wtedy zaczął się ten moment, kiedy feminatywy zaczęły istnieć w języku i znowu był taki postulat, jak dzisiaj postulujemy prosty język, to tam się pojawił postulat, używajmy feminatywów. No i znowu system językowy powiedział, ładnie, ale nie tak prosto. Dlatego, że końcówki słowotwórcze, które nam zostały, to były albo od przedmiotów, prawda? Po prostu nie było gramatyki, która mogłaby z jednej strony uruchomić podmiotowość kobiet, a równocześnie stworzyć feminatywa. No mamy co, kierowczyni? Kierownica od kierowcy? Nie? I nagle się okazuje, że ten moment teraz, kiedy już minęło kilka lat i absolutnie na przykład ja pracując w mediach jestem zobligowana do używania feminatywów i ich używam, ale równocześnie zdarzają się sytuacje, kiedy język nas blokuje. Prawda? Dlatego, że nie bardzo pozwala skonstruować feminatyw. Znaczy pozwala, ale on brzmi zabawnie czasem, prawda? On brzmi gościni. No z tą gościni, ja nie wiem jak państwo, ja od razu widzę taką dużą panią, no gościni. A nie ma innej polskiej nazwy w tym momencie. Może tak być, że ta gościni zostanie wyparta przez inny leksem feminatywny, z którym się będziemy bardziej my kobiety utożsamiać. I teraz jak już jestem przy feminatywach, to jest tak, postulat jest taki dla urzędów też. Używajmy form feminatywnych, dlatego że one... rzeczowniki wskazują na płeć, która jest nam przynależna. Tak? Natomiast równocześnie, kiedy, i to już byłaby praktyczna, pragmatyczna rada, kiedy język jeszcze nie wytworzył feminatywu, który jest już osadzony, który nie ośmiesza na przykład, to może czasem spróbujmy albo formę oboczną, ewentualnie poszukajmy takiej formy, która jest w miarę bezpieczna, albo liczby mnogiej czasem.
Bo polszczyzna, to jest kwestia 3 do 5 lat moim zdaniem, polszczyzna wytworzy formy feminatywne na wszystkie potrzebne stanowiska. Natomiast jest ten moment i ewolucji, i rewolucji języka, kiedy jeszcze postulat jest piękny, natomiast język nie nadąża. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tutaj pismo zaczyna się tak, bo to rozumiem, że pismo jest wysyłane automatycznie. Szanowna pani, szanowny panie. I teraz popatrzcie państwo, z punktu widzenia racjonalności, czyli naszego tutaj płata, to jest postulat bardzo piękny. W sensie zauważa i jedną, i drugą płeć. Z punktu widzenia pragmatyki mowy tworzy dwie równoległe sceny. Czyli ja czytając to, nie mogę się skupić na tym, o co chodzi, tylko mój mózg musi czytając wrócić i wykreślić to o tym panu, prawda? Żebym ja mogła zrozumieć, o co się tam dzieje. I znowu, postulatywnie pięknie, jak pani chce wiedzieć, jaka jest na to rada, ja nie wiem. Może czas na dyskusję, bo myślałam nawet, czy tutaj liczbą mnogą też się nie da. Nie możemy pominąć formy adresatywnej, bo wtedy traktujemy odbiorcę jak petenta, a nie podmiot. Prawda? Któryś z panów mówił o potrzebie traktowania odbiorcy jak partnera i pomyślałam sobie, bardzo piękny postulat, tylko co my z tym zrobimy, nie? Ale zobaczmy, co tutaj się dzieje na poziomie teoretycznym. Na poziomie teoretycznym mamy dwie sceny. Na jednej scenie to pismo jest pisane do mnie jako kobieta, szanowna pani, na innej scenie do pana i teraz to bardzo utrudnia lekturę. Dlatego, że mój umysł musi skonstruować podwójne sceny i odrzucić tą, która mnie nie dotyczy. I to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Tutaj mamy taki problem, który znowu opiera się na działaniu naszego mózgu. Mianowicie nasz mózg oswaja sobie rzeczywistość za pomocą dwóch mechanizmów. Pierwszy mechanizm to jest szukamy podobnego, analogia, czyli klasyczna metafora. I teraz nie wiem jak państwo, ale dla mnie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od razu mam w głowie wniosek o ustalenie ojcostwa. Prawda? I teraz ja wiem, że jakby na poziomie języka nic z tym nie możemy zrobić. Po prostu kontekst nam podpowiada. Nie wiem, jak pani, ja od razu widzę jakiś program kryminalny. Prawda? Natomiast rzeczywiście ta konstrukcja przez swoje podobieństwo do konstrukcji używanych, podobnie jak słowo konkubina, nie konkuben, no przecież to brzmi jakoś dramatycznie, uruchamia, czyli co się dzieje? Otwiera w naszym mózgu domenę. Domena to są w naszym takie szufladki skojarzeniowe w naszym mózgu, które budujemy subiektywnie w trakcie jakby naszej socjalizacji, doświadczenia, bycia w świecie. I teraz mówię, dla mnie wniosek o ustalenie prawa w moim ciele migdałowatym natychmiast budzi strach, bo ja widzę takiego pana w programie śledczym i ja się boję, że coś tu będzie nie tak. No? Więc tutaj też pomyślałam sobie, że może by poszukać innych formuł, albo może by zobaczyć, i to jest w ogóle taka duża sprawa, ja bardzo często szkolę prawników i oni o tym mówią, że jest bardzo duża potrzeba rozdzielenia języka związanego ze sprawami, które są w naszym interesie, a ta sprawa jest w naszym interesie, jest pozytywna generalnie, od spraw, które są na przykład sprawami karnymi. Podobieństwo na poziomie struktur gramatycznych jest tak duże, że jak mówię, tutaj znowu racjonalnie możemy próbować to czytać, natomiast emocjonalnie natychmiast się blokujemy. Tu wreszcie dochodzimy w drugiej linijce, o co chodzi. Chodzi o to, że urząd przesłał mój wniosek. I znowu mamy te podkategorie. I teraz popatrzcie państwo, dla naszego umysłu ja mam kolejne sceny. Na jednej scenie mam wójta, na drugiej mam burmistrza, na trzeciej mam prezydenta miasta, a na czwartej mam jeszcze inną jednostkę organizacyjną. Dla mózgu to jest wysiłek, tak? Czyli natychmiast racjonalność mówi, okej, może być tak, może być tak, może być tak, może być tak, dotyczy to ciebie, ale czy de facto dla mnie jako odbiorcy to coś zmienia? Czy dla mnie jako odbiorcy, odbiorczyni, ma to znaczenie, kto podejmie tą decyzję? Ja chcę wiedzieć, czy ja dostanę ten wniosek, czy nie. Tak? I teraz zobaczcie państwo znowu, te podkategorie, prawda, są pod scenami. Znowu robi się kłopot. Ze względu na pana miejsce, pani zamieszkania. I teraz znowu, mamy kolejną informację. Ja rozumiem, że ona z punktu widzenia prawnego, moi prawnicy by mi od razu powiedzieli, wiesz, my się asekurujemy. Natomiast znowu, czy ta informacja jest jakoś istotna, że to był 30 maja 2018 roku. I znowu, szczegółowe warunki realizacji, ja od razu widzę szczegółowe warunki zabudowania, nie? Jakieś takie, ale to już jest bardziej pozytywne niż to ustalenie ojcostwa.
prawda? Nie wymaga, to jest, zobaczcie Państwo, to jest druga najważniejsza informacja. Czyli jeżeli jest wszystko okej, to już nic nie musi zrobić. I właściwie to i przesłanie to są te dwa zdania, które są dla mnie dosyć istotne. No? Później dostajemy informację, organ właściwy prześle informację i to jest dosyć duży problem. Tu jest bardzo duże ryzyko ironii, podobnie jak słowo członek w oficjalnych językach, no, ale nic z tym nie zrobimy. No, organ to organ, który przesyła. I tu jest kwestia udosłownienia metafory, ale rzeczywiście tego typu, ten, po angielsku ten member lepiej brzmi niż u nas ten członek, no, ale mówię, siedząc w papierach unijnych ciągle mamy dosyć dużą zabawę z tego. Natomiast popatrzcie Państwo, tutaj z kolei jest konstrukcja sceny, na której jakiś organ przesyła czy prześle moje informacje, czyli ja znowu muszę sobie skonstruować informacje, ale tak jak Państwu mówiłam, nasz umysł konstruuje obrazy. Ja potrzebuję obraz tego organu. Ja nie widzę. Czyli może lepiej na przykład na poziomie konstrukcji nie mówić organ właściwy, tylko wskazać albo organ, bo gdyby było, prawda, nie wiem, informacja, w której ja widzę człowieka za tym, oczywiście merytorycznie pokrywająca się z prawdą, to wtedy znowu mogę zobaczyć informację. Tutaj nie wiem jak Państwo, ja się gubię. Prawda? Prześlę informację o przyznaniu świadczenia, dobry start i znowu na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Popatrzcie Państwo, ile tego jest. Wskazany we wniosku adres. To jest za długie, prawda? I teraz to sprawia, że nie wiem jak Państwo, mój mózg mówi, oddalamy się, chyżo, za długo. Da? Informacja jest ważna. Jeżeli coś się dzieje, prześlemy informację, prawda? W przypadku odmowy zeznania, tu jest bardzo duży problem pism urzędowych, dlatego że mamy ten język odpodmiotowiony. Prawda? Tą stronę bierną. W polszczyźnie ta strona bierna, podobnie jak konstrukcje nieosobowe, budzą ogromny problem psychologiczny. Dlatego, że one na poziomie przeżywania emocjonalnego, w tym naszym ciele migdałowatym i wszystkimi ośrodkami związanymi z emocjami, budzi lęk, dlatego że tam jest mechanizm odsunięcia odpowiedzialności. W języku dosyć istotne są dwa parametry, mianowicie parametr sprawczości, będący w opozycji do parametru zewnątrzsterowności. Sprawczość to jest poczucie, że ja mogę działać, tak? To znaczy mam poczucie, że w relacji, czy gdy dostaję takie pismo, wiem, co z nim zrobić. W momencie, kiedy dostaję informację o tym, że dostaję formę nieosobową, to, przepraszam, nie wiedząc, kto jest za to odpowiedzialny, tam jest odsunięcie odpowiedzialności. I teraz znowu na poziomie emocjonalnym, na poziomie takiego przeżywania, my odbieramy to i bardzo często odczuwamy jedną z dwóch emocji, bezradność albo bezsilność. No bo my nie wiemy, co z tym zrobić. A w przypadku odmowy przyznania świadczenia, bo jeżeli było w przypadku, gdy urząd odmówi, to słowo urząd buduje mi na scenę zdarzeń nawet takie, wiecie Państwo, metaforyczne miejsce, gdzie ja mogę pójść i pogadać z panią Krysią z trzeciego piętra, co ja mam zrobić. Natomiast ta odmowa zmusza, robi mi konstrukcję sceny, gdzie ja nie widzę kto, ona jest zupełnie nieosobowa, ale równocześnie zmusza mnie do skonstruowania drugiej sceny, której tutaj nie ma w języku i powiedzenia zaraz, to co ja mam z tym zrobić? Konstrukcje nieosobowe, gdybym ja miała wskazać taki największy błąd w języku urzędowym, to są właśnie konstrukcje nieosobowe i konstrukcje z się, prawda, się i tak dalej, dlatego że one w nas, jak mówię, uruchamiają dwie emocje, których bardzo nie lubimy. A ja może jeszcze powiem, jaka jest różnica między bezradnością a bezsilnością. Bezradność to jest wiem, co mam zrobić, bezsilność, wiem, co mam robić, ale nie mam na to siły. Bezradność, nie mam na to rady, nie wiem, co zrobić. Więc tu bardzo często jest bezradność, prawda? Ktoś czyta i mówi, no to co ja mam zrobić? Ktoś mi to może iść, nie wiem, do gminy, załatw to. Ale i tu jest ten problem, mówię, już nie stricte sposobu języka, tylko jak język realizuje sprawczość, a na ile uruchamia zewnątrzsterowność. Wiecie Państwo, tu posługuję się anegdotą, którą lubię opowiadać na wykładach, ona jest z życia prywatnego, ale wydaje mi się, że ona dosyć dobrze obrazuje ten mechanizm, który tutaj, do którego chcę Państwa przekonać, do istnienia, którego chcę Państwa przekonać. To była sytuacja prywatna, siedziałam u moich znajomych w domu,
i ona myła szklanki pewnej szwedzkiej firmy meblowej. I tą szklankę rozbiła. I on mówi do niej tak, patrz jak myję, rozbiłaś szklankę. I za sekundę on myje szklankę i ta szklanka również uległa rozbiciu. I mówi do niej, patrz jakie dziadostwo. Nie? I teraz zobaczcie, była ta sama szklanka, tylko w pierwszej sytuacji ten ktoś skonstruował obraz, w której odpowiedzialnością za rozbicie szklanki przypisał tej swojej partnerce, już nie są razem, natomiast w drugiej sytuacji zrzucił na jakość szklanki. Teraz oczywiście to jest anegdota, ale ona ma pokazać to, jak nasz umysł potrzebuje wiedzieć, kto za tym stoi. Konstrukcje nieosobowe nas tego pozbawiają. Konstrukcje nieosobowe budzą w nas właśnie bezradność, nie wiem, co mam zrobić, bo nie wiem, do kogo mam się zwrócić, prawda? I dalej mamy oraz w przypadku odmowy przyznania świadczenia, dobry start oraz rozstrzygnięcia w sprawie niezależnie pobranego świadczenia wymagane jest wydanie decyzji. W drugim zdaniu kolejna konstrukcja, która budzi w nas no, niepokój, prawda? To znaczy wymagane jest kto wymaga od kogo. No? Ja cały czas mówię, zachęcam do tego myślenia tą metaforą sceny teatralnej. Tu ja nie wiem kto, gdzie. No? Wymagane jest. I teraz kiedy badamy przejrzystość, mówimy językoznawcy, my badamy tak zwany językowy obraz świata, czyli patrzymy jak w codziennym użyciu pewne obrazy czy pewne konstrukcje gramatyczne, językowe sprawiają, że ludzie potrafią skonstruować obraz, a które konstrukcje no właśnie powodują w naszym umyśle to, że się odsuwamy. I tak jak już wspomniałam, konstrukcje nieosobowe, konstrukcje z się, które my Polacy uwielbiamy, na pewno do nich należą i to zdanie byłoby dla mnie takim zdaniem, bym powiedziała, prototypowym. Tak? Znaczy, takim zdaniem, którego moim zdaniem urząd podpisujący państwa projekt nie powinien w ogóle tego typu konstrukcji używać. I dalej mamy tak, wówczas dalsza obsługa wniosku będzie odbywała się. Już mamy konkretną rzecz, tu chodzi po prostu najprościej. Jak odmówią, to przechodzimy na papier. Tak? Natomiast zobaczcie państwo, jak długie to jest i teraz długość tego zdania zbuduje dystans. Prawda? A wszystkie pisma i decyzje administracyjne będą kierowane na adres wskazany we wniosku. Wiadomość została, no i tutaj mamy tą taką informację. I teraz popatrzcie państwo, dla mnie ten przykład, jak mówię, dosyć dużo tych pism przepatrzyłam, jest przykładem tego, że oczywiście ten język jest zbyt skomplikowany i o tym też państwo tutaj mówiliście, natomiast tutaj jest zobrazowane czy zilustrowane są mechanizmy, które na poziomie psychologicznym sprawiają, że my odczuwamy emocje ucieczkowe, my się odsuwamy. I teraz, bo żeby już tej co powiem, analizy gramatycznej może wystarczy, jak mówię, tych mechanizmów jest jeszcze kilka, ale przede wszystkim to jest długość wypowiedzi, która odzwierciedla nasz dystans względem naszych odbiorców, to jest nieosobowość, która zrzuca ze sceny zdarzeń osobę odpowiedzialną i to jest nadmierna informacja, czy czy informacje, które są zbędne, to wszystko sprawia, że człowiek się oddala. I teraz gdybym ja miała powiedzieć tak, rozumiem, że powoli już mój czas się kończy, zbliżać powoli do puenty, to ja bym powiedziała, że to jest tak, że ten język prosty, ten język, który miałby zbliżać odbiorcę do nas, do urzędów, to byłby język, który budzi zaufanie. Co to znaczy zaufanie? To znaczy, że ja ufam, że ktoś działa na moją korzyść, tak? Że ja ufam, że ktoś chce dla mnie dobrze. I teraz, kto chce dla mnie dobrze? Po pierwsze ktoś, kogo ja mogę zobaczyć na scenie zdarzeń. No? Czyli niech to będzie nazwa urzędu, niech to będzie nazwa urzędnika, urzędniczki odpowiedzialnej. Wskazujemy personalnie, konstruujemy scenę. Po drugie, patrzymy, jaka jest relacja, czy jak blisko i jak daleko chcemy. Tutaj może jeszcze jeden taki, wydaje mi się, bardzo ważny parametr, bo któryś tutaj z panów mówił o tym, że stara się traktować swoich odbiorców jako partnerów, i to jest bardzo piękny postulat, tylko partnerstwo zakłada symetrię. Prawda? To znaczy partnerstwo, gdybym to miała pokazać gestem, zakłada, że jesteśmy równi. Postulatywnie pięknie, ale nieprawdziwie, no bo w urzędzie to urząd podejmuje decyzję. Czyli jest asymetria, a nie symetria. Prawda? I teraz ta asymetria
daje nam poczucie bezpieczeństwa wtedy, kiedy ona jest adekwatna do rzeczywistości. Prawda? To znaczy, kiedy ja mam takie poczucie, że ktoś ma nade mną władzę, natomiast no, nie wykorzystuje jej przeciwko mnie. Tak? I teraz jak to zaufanie właśnie budzić w urzędach? No właśnie za pomocą takich konstrukcji językowych, które by wskazywały mój interes. Które by wskazywały, czy nazywały moją intencję. Czyli na przykład, prawda, by szybciej załatwić pana sprawę, prawda, proszę zgłosić to we wniosku elektronicznym. Tak? Bo popatrzcie państwo, w tego typu pismach cały czas skupiamy się tylko na wytycznych merytorycznych. Natomiast co sprawia, że ludzie nam zaczynają ufać? Ludzie zaczynają nam ufać w jednej sytuacji. Kiedy dotykamy najważniejszej ich potrzeby psychologicznej, potrzeby ważności. To jest potrzeba, z którą szczególnie współcześnie lęk przed utratą ważności ma bardzo wiele ludzi. Im ktoś jest niżej w hierarchii, tym ten lęk jest większy. Dlatego, że jeżeli ktoś jest wysoko w hierarchii społecznej, nie wiem, ma stanowisko dyrektorskie, to wówczas stanowisko daje mu poczucie ważności. Natomiast, o czym na przykład pisze Noam Harari w książce Homo Sapiens, XXI wiek to jest wiek, w którym coraz mniej czujemy się potrzebni w takim sensie, że coraz częściej mogą nas zastąpić maszyny, a coraz więcej rzeczy jest i maszyny, ale też łatwo jesteśmy zastąpialni. I teraz co nam psychologicznie daje poczucie ważności? Poczucie ważności dają nam takie konstrukcje językowe, w której mój odbiorca ma poczucie, że go widzę i słyszę. Kiedy ja go widzę i słyszę? Wtedy, kiedy ja nazywam jego intencje. Kiedy ja nazywam cudze intencje, a spokojnie da się to zrobić w pismach urzędowych, to wówczas ktoś ma poczucie, nawet jeżeli się z nim nie zgadzam, albo szczególnie wtedy, gdy się z nim nie zgadzam, to ktoś ma poczucie, że ja przynajmniej widzę jakby jego punkt widzenia. To ładnie w psychologii nazywamy mentalizacją, ale to termin tylko dla tych z państwa, którzy chcieliby doczytać. Prawda? Czyli w momencie, kiedy ja mam komuś na przykład coś odmówić, to wydaje mi się, że językowo nazywając jego punkt widzenia i rekonstruując sposób myślenia, ja mu daję poczucie, jesteś widziany i słyszany. Zobaczcie państwo, trochę wyjdziemy z języka formalnego w codziennej komunikacji, co się dzieje. Bardzo często jest tak, że kiedy ludzie na przykład nam mówią o swoich emocjach, to my w dobrej wierze na przykład mówimy mu komuś, a weź się nie martw, taka głupota, albo weź się w garść. Nie? I teraz to my mu mówimy. Ty się i tak martwisz, bo taką czujesz emocję, natomiast ja nie chcę cię widzieć martwiącego. Ja cię zalepię swoją poradą, prawda? Bo wtedy ja się czuję bezpieczniej. Natomiast w momencie, kiedy ja widzę czyjeś zmartwienie, nawet jeżeli ono jest nieadekwatne, tutaj państwo mówili o tym, że też dostosowujecie swoje pisma na przykład do osób z niepełnosprawnościami, prawda? W momencie, kiedy nazwiemy potencjalne obawy na przykład tych osób, to język ma taką nieprawdopodobną funkcję kreowania rzeczywistości. Język oswaja rzeczywistość. I teraz w momencie, bo to też jest osobny, ogromny temat, kiedy na przykład kierujemy, to jest wyzwanie, przed którym państwo stoicie w kontekście polityki poprawności językowej, czyli dostrzegania do tej pory środowisk wykluczonych. Myślę na przykład osób z niepełnosprawnościami, które do tej pory były określane bardzo raniącymi słowami inwalida czy kaleka. Teraz już nie mówimy, nawet nie mówimy niepełnosprawny, tylko mówimy osoba z niepełnosprawnością. I teraz w momencie, kiedy my językowo nazwiemy cudze obawy, to my konstruujemy scenę, na której mówimy widzę cię, z tym wszystkim, z czym przychodzisz. I teraz nawet jeżeli ja ci odmówię, to ja mogę ci uzasadnić, dlaczego ci odmawiam. Odmawiam ci dlatego, że prawo mi nie pozwala to, tamto, tamto, ale ja cię widzę. A? Tutaj akurat w przypadku odmowy konstrukcje zewnątrzsterowne są bardzo wygodne. To znaczy ja jako człowiek rozumiem, widzę, współczuję ci, natomiast prawo nie pozwala mi. Prawda? I teraz zobaczcie państwo, prawo nie pozwala mi, moja odpowiedź, znaczy moja podmiotowość z drugim człowiekiem jest zachowana, natomiast prawo zewnętrznie reguluje taką kwestię, że w tym momencie nie mogę ci wydać zgody. Ale na scenie dalej jestem ja i drugi człowiek. W momencie, kiedy zamiast tego użyję konstrukcji nieosobowej, to ja mówię, ty jesteś dla mnie nieważny, prawda? I usuwam ciebie i siebie ze sceny i wówczas to jest osoba, która skarży, to jest osoba, która pisze skargi. Skargi pisze osoba, która się czuje nieważna. Dlatego, że oficjalna skarga, czy obsmarowanie w internecie, czy
napisanie negatywnego komentarza jest formą dania sobie ważności. W związku z tym, jeżeli ja nie czuję się ważna w relacji formalnej, to ja sobie tą ważność odbiorę, na przykład hejtując w internecie. Tak? I teraz w tych sytuacjach kryzysowych, bo ja domyślam się, że państwo bardzo często w takich jesteście, mówię to też jako osoba, która ma stały kontakt ze środowiskiem prawniczym, czy też szkole różnego typu urzędników i urzędniczki, bardzo często jest tak, że właśnie jest ten lęk przed hejtem. I teraz co można z tym lękiem przed hejtem zrobić? Jak można to formalnie załatwić? W sposób formalny, ale nazywając potrzeby, obawy na drugiej osoby. Prawda? Tu szczególnie myślę o tych osobach, które w hierarchii społecznej są dosyć nisko i charakteryzują się taką trochę... Brakuje mi takiego słowa, które byłoby neutralnym. Chciałam powiedzieć niewydolnością społeczną, ale znowu niewydolność społeczna jest słowem pejoratywnym. Ale powiedziałabym takie osoby, które nie znają swoich praw, które prawda, popełniają. I teraz znowu potrzebny nam jest język, żeby tej osobie nadać ważność. Czyli rozumiem, że nie wiedziała pani, że trzeba złożyć wniosek o to, że tam ma pani takie i takie ogrzewanie. No ale informacja została wysłana do pana trzykrotnie, czy do pani i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobaczcie państwo, jeszcze raz może to powtórzę, bo to jest jakoś istotne. Język oswaja rzeczywistość w ten sposób, że to, co ma nazwę, istnieje. I teraz jeżeli my nazwiemy komuś jego negatywne emocje w stosunku do naszego urzędu, do nas jako pracowników, czy do działań społecznych, to w ten sposób na scenie zdarzeń ten człowiek jest widziany z tymi i jest czasem pozór, a czasem rzeczywiście przestrzeń do dialogu. Dialog jest wtedy, kiedy na scenie zdarzeń ja mówię, my jesteśmy symetryczni jako ludzie, natomiast w tym akurat decyzyjnej sprawie, w sprawie pracy magisterskiej, proszę wybaczyć, ale to ja podejmuję decyzję. Tak? I rozumiem, że pani włożyła dużo pracy w napisanie tej pracy, ale nie spełnia ona takich, takich, takich wymogów. Natomiast na scenie zdarzeń dalej jestem tutaj. Więc natomiast to, co się wydarza, czy to, kiedy czytałam państwa te pisma, czy kiedy też mam przyjemność rozmawiać z kolegami, koleżankami zajmującymi się językiem, upraszczaniem, czy też sugerowaniem, jak pisać pisma. Też często sami jesteśmy proszeni o to. Ja bardzo często mam taką funkcję, że ktoś daje mi formalne pismo i mówi, ej, zrób tak, żeby było dla ludzi. I teraz na czym polega zrób tak, żeby było dla ludzi? No właśnie na tym, że merytoryczne rzeczy zostawiam prawnikom, natomiast najczęściej moja praca polega na tym, że nazywam potencjalną emocję. Rozumiem, że mogła pani umknąć pani mail, bo to, to i to, ale jednak taka i taka decyzja. No i teraz, więc gdybym miała powiedzieć, bo tutaj pan dyrektor mówił o tym, że państwo szkolicie się, bardzo się z tego cieszę. Natomiast gdybym miała powiedzieć, gdzie wydaje mi się, że w jakim kierunku te szkolenia mogłyby pójść, to też pokazać tą psychologię języka, która mogłaby przewidzieć, bo my już po jednym mailu skarżącym, językowo jestem w stanie powiedzieć, gdzie, który element jakby jest niewidzialny, czy w którym elemencie ktoś się czuje niewidziany. I wtedy nazwać go, później sformułować poczucie sprawczości, jeżeli my odpowiadamy. Jeżeli jest tak, że z powodów formalnych nie możemy, to odpowiedzialność dać na prawo. Natomiast im bardziej decyzja jest negatywna, bo wiemy, że ona się wiąże z konsekwencją negatywnych emocji, tym bardziej tutaj zatroszczmy się. I teraz ja wiem, że to brzmi może dla państwa, tak sobie pomyślałam na koniec, że nie, że pewno macie dużo pracy merytorycznej, to jeszcze przychodzi ktoś z uniwersytetu i mówi, to jeszcze tutaj, to brzmi bardzo skomplikowanie, ale ja myślę, że to jest kwestia po prostu przestawienia się w myśleniu i wypracowania gotowych formuł. One zaraz wejdą do języka. Już w Unii Europejskiej też nad tym pracujemy, żeby te formuły wchodziły do języka, żeby cały czas było ten postulat, którym przynajmniej my się w tych naszych projektach unijnych bardzo mocno posługujemy, czyli jak tam było? Teach less, practice more. Ale to mówię, to jest postulat edukacyjny. Natomiast my też cały czas jesteśmy jakby do tego i to jest, wiecie państwo, na początku to się wydaje bardzo skomplikowane. Tak? No bo teraz wyobraźcie sobie państwo, że mielibyśmy więcej czasu i próbujemy to pismo napisać według tych postulatów, o których ja państwu mówię. Natomiast w pewnym momencie to jest tak, że dlaczego byłoby na początku trudno? Dlatego, że system językowy jeszcze z całym szacunkiem dla systemu jest wadliwy. To jest jeszcze ten system urzędów, których my się mamy bać. I teraz rozumiem, że jesteśmy tutaj po to, żeby urząd wroga stał się moim przyjacielem,
poprzez język, który jest dla mnie czytelny i zrozumiały, nie tylko na poziomie jasności komunikatu, bo to jest oczywiste i tym się zajmuje Uniwersytet Wrocławski, ale też na poziomie psychologicznym, w którym ja jako odbiorca, odbiorczyni czuję się widziana i słyszana. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, ale możemy jeszcze... Mózg, jak państwo byście chcieli, to... Ja bym bardzo chętnie jeszcze zadał jakieś pytanie, jeśli mogę. Może państwo też będą mieli pytanie, to możemy sobie przez chwilkę porozmawiać. Tak sobie pomyślałem, z jednej strony wydaje mi się konsekwencją tych postulatów, o których mówiłaś, jest to, że trzeba będzie więcej uwagi poświęcić pismom, prawda? Bo jeśli na początku. Pomyśleć o tym indywidualnym naszym odbiorcy, wcielić się troszkę w niego, poznać te jego potrzeby i do nich się odnieść, co zresztą tak sobie słuchając tego wykładu pomyślałem, nie jest dalekie od praktyki, dlatego że muszę państwu powiedzieć, że znam w życiu biznesowym przykłady ofert pisanych do klientów, które się zaczynają od takiego slajdu cele, które chcemy razem osiągnąć. Czyli proszę zobaczyć, do czego biznes dochodzi, prawda? Że najpierw muszę pomyśleć o tym, co chce ten mój... Tak, ale ja szybciutko tylko zanalizuję. Chcemy osiągnąć, to jest my solidarnościowe i tu jest scena zdarzeń, na której my działamy razem. Więc jakby to się dzieje rzeczywiście, ktoś tam w naszej przestrzeni społecznej na to wpada. Ale tak sobie pomyślałem, że to jest optymistyczne gdzie tych robotów. To znaczy, jeśli mają nas zastąpić roboty, ale jeśli my wciąż potrzebujemy bardzo indywidualnego podejścia, to będziemy jednak potrzebować kogoś mądrzejszego niż algorytm. To też jest uwaga do tej Małgorzata. Ja myślę, że to wynika po prostu z prostego algorytmu. Kopii tego, co wpisujemy do pola imię, kiedy się rejestrujemy gdzieś tam, prawda? Tak. Strasznie to frustrujące jest w tym naszym języku, ale... Nie wiem, bo są kamery, nie wiem, czy ja to mogę publicznie powiedzieć, ale powiem. Wiecie państwo, jak pracujemy nad językiem robotów, ponieważ ja też jakby zajmuję się przygotowaniem konstrukcji językowych, które te roboty mają do nas mówić, to ja myślałam, że najwięcej będzie problemów z takim skonstruowaniem komunikatu, na przykład, nie wiem, podaj mi lekarstwo, boli mnie i tak dalej. Tymczasem oczekiwanie, i to już jest przerażające, jest takie, żeby ten robot powtarzał, co mówimy. Czyli na przykład pani wychodzi rano do pracy i mówi, idę do kina. I teraz robot jest tak zaprogramowany, że jeżeli dostanie słowo kino, to wraca i zapyta, jak pani się podobał film. I to już jest pozorowanie bliskości. Nie? Ale okazuje się, że zapotrzebowanie na tego typu komunikaty jest na tyle duże, że my, mimo że wiemy, że to jest robot, to wiecie, to nagle się robi za blisko. Natomiast tak sobie myślę, że oczywiście troszkę inaczej może jest w życiu publicznym, w urzędach, ale znowu jeśli chodzi o te odwołania do pewnych podstaw w biznesie, bardzo długie umowy, czasem się zastanawiam, na ile to wynika też z takiego kryzysu zaufania dzisiaj, prawda, że komunikat, który kierujemy do kogoś, musi być podparty bardzo często wieloma podstawami, bo inaczej mamy takie wrażenie, że... No ale zobaczcie państwo, czy to jest tak, że ta umowa, której też pewno oboje podpisujemy bardzo dużo, ona jest takim bardzo jasnym wskazaniem, według których przepisów ktoś się posługuje, konstruując umowę, a na ile ona jest tą mechanizmem małych druczków, prawda, że liczy ktoś, że nie będziemy czytać reguł, bo założenie... Tak, bo są tak długie, wiesz, że mi córka kazała założyć TikToka i nagle jak zobaczyłam, że tam ta umowa do TikToka to jest chyba z 5 stron. I wiecie, co zrobiłam? No i mam, nie? Ale może ja tam się zgodziłam na coś, czego nie wiem. Nie, no więc właśnie. To są dwie różne rzeczy, prawda? I ta druga rzecz to jest manipulacja. Ja może jeszcze to bardzo bym chciała w razie powiedzieć. Jaka jest różnica między komunikacją a manipulacją? Zobaczcie państwo, z punktu widzenia narzędzia są dokładnie te same. Natomiast w komunikacji mnie chodzi o to, żeby państwo zobaczyli moją intencję. Czyli jeżeli dzisiaj przychodzę do państwa, mówię, chcę was przekonać do patrzenia na język przez pryzmat psychologii i ktoś z państwa pomyśli sobie, to ciekawe, to mamy szansę poczuć sympatię. Ale jeżeli byście się państwo teraz dowiedzieli, że ja tutaj przekonuję was do języka, ale na przykład, nie wiem, no jestem akwizytorem noży, to poczulibyście się państwo oszukani. Prawda? I teraz w momencie, kiedy, czyli jeżeli odkrycie mojej intencji sprawia, że ja tracę twarz, to jest manipulacja. Jeżeli odkrycie mojej intencji sprawia, że my możemy być bliżej, to jest komunikacja. Narzędzia są dokładnie te same. Jaka jest forma ochrony? Rozumienie, że ktoś może na przykład specjalnie używać takiego języka, żebym machnęła ręką i podpisała. Uważam, że bardzo interesujące i nomen omen obrazowe jest myślenie o języku w kategorii sceny zdarzeń, który język roztacza przed nami. Natomiast tak sobie pomyślałem,
Jak weryfikować to, czy już jest za blisko, czy jeszcze jest za daleko? Czy to jest po prostu kwestia takiej codziennej praktyki urzędnika, który pisze pismo i obserwuje reakcję? Czy jest jakiś złoty środek, jakaś rada na to, jak ten środek właśnie uchwycić? Dziękuję za to pytanie. Wiecie Państwo, to było tak, że najpierw zaczęto badać dystans fizyczny. Edward Hall, cała taka domena zwana proksemiką. I nagle zauważono, że jeżeli ja, nawet mimo że znamy z Wojtkiem wiele lat, podejdę bliżej niż 45 centymetrów, to twoje ciało zrobi napięcie, ponieważ przekroczy tak zwaną strefę intymną. Tą strefę możemy przekraczać tylko z najbliższymi ludźmi. I to było odkrycie na poziomie komunikacji przestrzennej, ale później zauważono, zrobiono takie badania, gdzie zaczęto zadawać ludziom pytania z trzech bardzo osobistych sfer. Fizjologii, w tym seksualności, życia prywatnego i cielesności, preferencji seksualnych i tak dalej. I zauważono, że nasze ciało reaguje identycznie. Znaczy nasze ciało albo się zamraża, albo czuje złość. I ja bym powiedziała, że pytasz o złotą radę. Oczywiście przy tej ilości pism, ja Państwu nie dam takiej rady, która będzie działała. Ale ja bym powiedziała, w którym momencie konstruując językowy komunikat czujesz, że twoje granice są chronione i zabezpieczone, a w których masz obawę, wiesz, że jeżeli tego nie sformułujesz, nie napiszesz mi 30 maja 2018 podpisane rozporządzenie, to ja to wykorzystam. Prawda? Innymi słowy, nasze ciało, to ciało migdałowate, kiedy czuje strach, ono nam to komunikuje. Tylko kultura mówi, a daj spokój, nie bądź taki drobiazgowy. Nie? Więc ja bym powiedziała, że to jest taki moment, bo rozumiem, że jesteśmy w takim trochę momencie i ewolucji, i rewolucji języka. Ten język musi się zmienić, bo ten język komunikatów urzędowych jest w tym momencie martwy. Prawda? To znaczy takie jest odczucie społeczne i rzeczywiście jak mówimy o badaniach zaufania społecznego, od pandemii zaufanie społeczne leci na łeb na szyję z różnych powodów, nie tylko pism urzędowych. Ale zaufanie do urzędów jest niskie. I teraz rozumiem, że trochę to z powodu jakiego tutaj się spotkaliśmy jest próbą poszukania narzędzi, które sprawią, że ludzie będą chcieli wracać i powiedzą, słuchaj, tam to załatwisz, nie? Tam ci pomogą. I teraz jak to zrobić językiem? I teraz moim zdaniem, jeżeli my za bardzo zmniejszymy dystans, to też ludzie się nie czują bezpieczni. Prawda? Bo wiecie tego, Państwo... Na czym opowiadałaś o studentce, prawda? Tak, i to jest ten postulat, bo mnie się bardzo podobało to, co Państwo tu mówili postulatywnie, ale pomyślałam sobie, jak ten dystans będzie za mały, to jest trochę tak, jak rodzic jest zbyt kumplem dla dziecka, to dziecko nie czuje się bezpiecznie. Kiedy się czujemy bezpiecznie? Kiedy mamy jasne kryteria, a te kryteria są wyznaczane przez język. Czyli proszę złożyć pismo do 30, rozpatrzę je w odpowiednim terminie. No, myślę, że trudność też w pracy urzędnika polega na tym, że z jednej strony jest sam sobą, a z drugiej strony jednak reprezentantem pewnego urzędu, od którego chcemy też pewnych przejrzystych zasad, prawda, tej komunikacji. Tak zadaję pytania i drążę, a może Państwo by chcieli też jakieś pytanie skierować do naszej prelegentki, jeśli tak mogę powiedzieć, do pani doktor Majewskiej. Czy ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać, ewentualnie podzielić się swoimi uwagami, wyrazić jakąś wątpliwość? Bo jeśli pozwolisz, bo wiecie tak? Państwo, bo to jest też trochę tak, że tak znowu działa psychologia, że w momencie, kiedy coś nam się nie udaje albo czegoś nie udaje nam się załatwić, to nasz mózg natychmiast zadaje sobie magiczne pytanie, kto jest winny. Natychmiast. Nie? No zobaczcie Państwo, to jest prosty przykład. Idziecie przed przedpokój i uderzacie się o leżący worek waszych dzieci ze szkoły. I natychmiast jest, gdzie zostawiłaś buty? Nie? Dlaczego nasz umysł szuka winnego? Bo w ten sposób może obniżyć swoje poczucie sprawczości, że uderzyłam się, bo jestem gapa. Myślę, dziadowski próg po prostu. Tak, albo dziadowski próg, natomiast mogę zrzucić odpowiedzialność na kogoś innego. Prawda? I teraz wiecie Państwo, to szczególnie widać, ja bardzo od lat już przyjaźnię się z lekarzami w ich szkole. Który pacjent skarży? Skarży pacjent, który używa konstrukcji mi. Pan mi nie powiedział. Mi, to malutkie słówko, to jest taki celownik wpływu, takie maleństwo, ale ogromnie ważne. I teraz jak ktoś mówi mi, czemu mi postawiłeś brudny kubek, to ten malutki celownik wpływu mówi, postrzegam tą przestrzeń jako swoją strefę, a twoje działanie jako wymarzone przeciwko mnie. No jeżeli do urzędu przychodzi pani i mówi, co pani mi za bzdury opowiada, to dla mnie jako osoby zajmującej się językiem ważniejszy jest ten celownik wpływu niż słowo bzdury. Bo słowo bzdury jest jawnie obrażające, a to maleństwo nie. I teraz mi pani, to pani mi to robi, że pani we mnie uderza. A to jest bardzo ciekawy przykład. Pamiętam kiedyś z naszej rozmowy, jak opowiadałaś o tych trzech takich przekrojowych, modelowych pacjentach, którzy przychodzą spóźnieni do gabinetu lekarza. Jeden mówi, dzień dobry, przepraszam, spóźniłem się. Drugi mówi, dzień dobry, przepraszam, spóźniłem się, ale autobus wie pani, jak to uciekł. Jest, tak. Korki na mieście. A trzeci właśnie mówi, dzień dobry, autobus mi uciekł.
Tak. Rozumiem, że dzisiaj była mowa raczej o języku pisanym, ale jak już jestem przy tym. Wiecie państwo, osoba, która używa pierwszej osoby liczby pojedynczej, robię, piszę, przyszłam, przychodzę, to jest osoba, która pokazuje ten reflektor uwagi na scenie, na siebie. Mówi, ja jestem sprawcza. Tak? Ale jeżeli mówię do pani, przyszłam, bo mi kazałaś, no to dorosła osoba nie może kazać dorosłej osobie, chyba że jesteśmy w zależności jakiejś, tak? I teraz właśnie, mi kazałaś, to pani już może mieć sygnał, że jak coś będzie nie tak, to to będzie z całym szacunkiem pani wina. Tak mi się w życiu nie poukładało. No tak mi się, nie, życie mi to robi. Życie mi to robi. Że to robi. No, tak. Czy z państwa strony jakieś komentarze, pytania? Jeśli nie, to bardzo dziękujemy. Pani doktor, dziękuję, wielkie brawa. Razie.